Cześć, tu Wadi. Zapraszam Was do 6. odcinka z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Dzisiaj ruszamy na eliksiry. Kurczę, chyba się nie zapisały ostatnie zmiany, które tutaj były. Wolę się upewnić. Oj tak, nie zapisały się niestety. Ale szybko poszło na szczęście. To nie będę wracał do tych czarownic i tak dalej, po fasolki. Next is our potions lesson. And it looks like we're already late. W sumie ciekawe, że to jest dopiero teraz, w tym odcinku. Jak z tego co pamiętam, eliksiry były chyba jedną z pierwszych ogólnie lekcji. Złowrogo. I am your potions teacher, Professor Snape. Today, you will learn how to mix a Wiganweld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter, go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan tree bark, moly, dittany, and flubberworm mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone, and don't come back without the ingredients. No co za ham? Ja bym mu do eliksiru jeszcze rycyny dolał. Dobra, to chyba nic nie ma, więc muszę iść na dół niestety. That must be Dittany. Oj. Where am I? I wonder if Snape tricked me. No trochę tu ciemno. Co, tutaj muszę tylko postawić to na dół. Slipendo! 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 Nie wiem, czy dobrze robię, ale cóż. Molly. Slipendo! O, nic tutaj nie ma, no to lecimy dalej. Oj, coś tam było. Slipendo! Kurczę, zły kąt. Inne częstotliwości widzę mają. Oh.
Tu na końcu pójdę. Tu na drugim miejscu, a tu na pierwszym. Slipendo! O. O. Jakaż to tym razem karta? Eladora Keterich. 1656-1729. Wiedźma, która odkryła właściwości XXX. Niemal udusiła się po zjedzeniu go. Uratowała się dzięki wsadzeniu głowy w wiadro pełne wody. To w sumie musi być jakiś błąd gry, bo to XXX to powinno być skrzeloziele. Na skrzeloziele poznajemy dopiero w czwartej części, kiedy Zgredek daje je haremu. Ja boję się skakać, ale... Właśnie. Slipendo! No to muszę zaczekać, jak wrócę do góry. No co jest? No w końcu. Spadały, tak myślałem. O kurczę, nie, nie! Nie spojrzałem, że tutaj też to jest. Slipendo! Alohomora! Muszę się spieszyć powoli. Nie wskoczyłem od razu tam. Co jest to? Lecimy. Oh no. It's the bloody Baron. Dostał mnie. Slipendo! Uff. To czekanie wszystko, nie? A nie, wszystko. Kurczę. Żaba, która się nie przydała, ale trudno. Tam muszę iść. I fasolki, jak najbardziej przyjmę. Szkoda, że z tym się nic nie da zrobić, no ale... Wygardium Leviosa! Wygardium Leviosa! Wygardium Leviosa! Czasami ciężko się tym steruje. Jeszcze myślałem, że coś da się zrobić, ale chyba nie. Już sobie mogę spróbować. Nie, myślałem. No trudno.
Myślałem, że coś wyskoczy, jakiś filmik czy coś. A tu co się dzieje? A, na czas, o kurczę. Nie. Oj. Totalnie spokojne miejsce dla uczniów. Tak niewidzialne schody nad przepaścią. Co może pójść nie tak, nie? Dobrze tutaj poszedłem. Gdybym tutaj nie przyszedł, no to tak średnio bym się do niej dostał, nie? O, i teraz muszę wracać, okej. Dobrze. Dobrze. I jakoś poszło. Dobra, tu zaczekam, się schowa i się pojawi na nowo. Bo nie wiem, ile czasu zostało na to. Jakoś poszło. That must be flubberworm business. Flipendo! Oj. To jest pytanie, czy tu, czy tam? Dobra, to nie wiadomo. Aha, i tam nie pójdę. Kurczę, może to o to chodziło, żeby tak tylko jeździło sobie. No nic, idę tędy na razie. A, bo to tylko winda miała być. Myślałem, że coś więcej. Flipendo! To może krwawy baron sobie tak... śpiewa, o właśnie. Alohomora! Alohomora! Muszę za nim gonić, bo on mi otwiera tutaj te kraty. Ale chyba sobie poleciał gdzieś. Dobra, chyba tu muszę iść. Ale jeszcze najpierw skręcę tutaj w lewo. Czy ja wtedy czy ja stąd przebiegłem, bo już sam nie wiem. Nie, dobra, ja stąd przebiegłem. Już takie kółko zrobiłem i goniłem za tym baronem. No nie, znowu sobie poszedł. On tak w kółko będzie sobie latał. To muszę zaczekać, aż tutaj podleci. Swoją drogą jestem ciekaw, czy jakbym w niego wszedł, czy bym stracił życie. Zobaczymy? Tak. Alohomora! No dobra, znowu muszę czekać na niego. Tu się schowam, żeby na niego nie wpaść. I się ustawię od razu tak, żebym tam pobiegł. O, leci.
Dobra, na górze jest skrzynka, którą muszę chyba z drugiej strony otworzyć, z tego co mi się wydaje. O. Oj, też jeżdżą. Góra, dół. Czy mogę już skoczyć? Chyba tak. Dobrze się nauczyłem Lumos, bo bez tego by było ciężko. Kurczę, jestem ciekaw co tam było. Mogłem szybciej pobiec. Ale trudno. To jest końcówka mi się wydaje. Już dobra, i tak muszę to zaskoczyć. No nie miałeś wejść. Tylko miałeś wyczarować. Nie, jeszcze raz. I powrót do Snape'a. Uczeń prawie zginął. You lazy boy. A further 3 points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them, if you must. I noc duchów dopiero teraz jest, okej. Okay. Harry! A huge troll is on the rampage! It's cornered Hermione in the girls' toilets! She needs our help! We must try to rescue her straight away! A ten skąd wie, że troll pobiegł do Hermiony do łazienki? Wróżbita? Ona wytrzyma, tu mam fasolkę. Harry, what's that smell? This way, Harry. Kurczę. Nie spodziewałem się takiego pościgu. Muszę wszystkie fasolki zebrać, on nie może dostać żadnej. Wszystkie są moje. Później, jak będzie miły, to się podzielę. Nie w tę stronę, nie! No i mi zabierze fasolki, no. Aha, powtórka, okej. Okay. Harry, what's that smell? Przepraszam. Moje fasolki, nie możesz mi ich zabrać. To pierwszy, ten lepszy. O nie, jedną pominąłem, za daleko skoczyłem.
Dam cię, jak będziesz grzeczny, spokojnie. O, zapis. To będzie ciekawe. Flipendo! Cast your Flipendo spell to keep that giant. Flipendo! Wingardium Leviosa! Ojejku. Wingardium Leviosa! To będzie naprawdę bardzo trudna misja, to wychodzi. Flipendo! O, tak będzie łatwiej. No i co, jeszcze coś? O, jeszcze. Flipendo! Ron, szybciej! Szkoda mi toalet. Ron ewidentnie ma czas, nie? Ron! Ocha, sprawdza moją cierpliwość. Rzuca coraz szybciej, nie? No w końcu. No i hydraulik się przewrócił. Thanks for saving me. Is he dead? I think he's just been knocked out. Come on, let's get out of here. I tu się zacieśniła więź tej trójki. Exhausted from their encounter with the troll, Harry, Ron and Hermione returned to the Gryffindor common room and discussed the strange goings-on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Welcome to Quidditch! I'm your commentator, Lee Jordan! It's Gryffindor versus Ravens! Let's play Quidditch! No dobra. Tam lecimy. Here comes Potter! Gryffindor? Sorry, teacher. No goń, goń. Czemu? Come on, Harry! O kurczę, byłem obok. The crowd is on its feet! Come on, Harry Potter, Harry! Yeah. Oj. Seekers, go! Kurczę, ten tłuczek. Ten tłuczek tak leciał, że nie widziałem z niczo. That was close! Here comes a Gryffindor Seeker! Bludger! Ow, he's lost his snitch! No kurczę. Stay with it, Harry. I've never seen such flying. Czemu nie mogę przyspieszyć? Nagle mi zwalnia. Come on, Harry! Sorry, Oh, not Gryffindor! Gryffindor! Look at those seekers go! Oh! Potter's gaining! Harry Potter, close your pot on the snitch! Kurczę. Look at Potter go! Closer, sir.
This is amazing. No ten jest jakiś bardziej żwawy niż w tym pierwszym meczu, nie? Stay with it, Harry. Stay on target. Sorry, Professor. Bludger! Oh, that was a blow! I've never seen such flying! No! Jak dalej pójdzie, to przegramy. Come on, Harry! Sorry, Professor. No, this arch got away! Look at those seekers go! Quadrant's so close! This is amazing! I'm near Mr. Potter! Potter's gaining! Harry Potter closes in on the snitch! Look at Potter go! He's getting closer! Come on, Gryffindor! Professor. I've never seen flying! Potter's moving in for the kill! The crowd is on its feet! Speed, Harry Potter! Dodge is a speeding blood, is a speeding blood, is a speeding blood! Here's a tough blood job! Snitch! Oh, cool, come sir. On, Harry! Sorry, sir. Mam go. Aż wleciałem w murawę. Deeper. Gryffindor won the Quidditch match against Ravenclaw. Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Your father left this in my possession, Harry read. Use it well. A very Merry Christmas to you. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. What's that? Dobra, to lecimy dalej. Tu nie ma skradania się. Tak. Ogólnie tutaj chodzi o to, bo w filmie tego nie było. Inaczej było w filmie to pokazane. W książce było tak, że Norberta odbiorą z najwyższej wieży znajomi Charlie'ego, starszego brata Rona, do Rumunii, chyba z tego co pamiętam. Podlecą oczywiście na miotłach. Dobra, zapiszę tu. I w sumie na tym skończymy ten odcinek, bo nie chcę, żeby był za długi. W przyszłym zobaczymy, czy się uda za pierwszym razem, czy będą jakieś komplikacje. Mam nadzieję, że się uda. A póki co, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.